Sukces to relacje. Taki był temat ostatniego spotkania w Domu Przedsiębiorcy z przedstawicielami kilkudziesięciu tczewskich firm. Jak efektywnie rozwijać biznes? Jaki jest klucz i co składa się na biznesowy sukces? Odpowiedzi na te i inne pytania kilkudziesięciu przedstawicieli tczewskich firm mogło uzyskać na spotkaniu networkingowym w Domu Przedsiębiorcy. Spotkanie poświęcone jest relacjom biznesowym. Jak wiemy, relacje to klucz do sukcesu. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy przedsiębiorców na spotkanie networkingowe. Pierwsze w Tczewie tego typu spotkanie, na którym przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ofertą innych przedsiębiorców, nawiązać trwałe relacje biznesowe i też nowe kontakty i pozyskać przede wszystkim nowych klientów do swojego biznesu. Dlaczego tak ważne są relacje, jakie nawiązują prowadzący działalność gospodarczą? Próbował zdefiniować Ireneusz Osiński, autor wykładu Biznes to relacje, czyli jak efektywnie pozyskać klientów. Osiński to przedsiębiorca, łowca talentów, networker i mentor biznesowy. Zawsze uśmiechnięty, energiczny, nastawiony na działanie. Potrafi w każdej osobie znaleźć unikalną wartość, którą trzeba pokazać światu. Ambasador etycznego biznesu i networkingu. Podstawowa taka idea to jest biznes to relacje. Że jak są relacje, jest biznes. Nie ma relacji, nie ma biznesu. A relacje w naszych czasach są ważniejsze niż kiedykolwiek. Ponieważ wszelkie działania reklamowe, pozyskiwanie klientów na zasadzie, nie wiem, telemarketingu typu dzień dobry, czy byłby pan zainteresowany, a nie, to przepraszam, nie mają sensu. Teraz to, co trzeba robić, to trzeba pozyskiwać klientów bezpośrednio. A mało kto to potrafi robić i mało kto tego uczy. W Domu Przedsiębiorcy w Tczewie postaram się zrobić wszystko, aby pokazać korzyści wynikające z tego, że przychodzimy na takie spotkania i nie siadamy albo update'ujemy się ze znajomymi, albo pijemy kawkę sami, kręcąc się wokół własnej osi, ale rozmawiamy, interesujemy się innymi, pytamy się o co im w biznesie chodzi, jak im możemy pomóc po to, żeby nawiązać relacje i robić biznesy na bazie właśnie fantastycznych relacji. I mnie się wydaje, że nawet konkurencja może ze sobą współpracować, o czym wielu przedsiębiorców zapomina. Czyli działania takie interpersonalne są jak najbardziej tutaj mile widziane. Ależ oczywiście. No, biznes to kontaktowanie się ludzi. To nie jest tylko i wyłącznie rozdawanie ulotek. Sprzedaż przede wszystkim to kontakt z drugim człowiekiem.